Dzisiaj pieczone żeberka w marynadzie. Idealne, dosłownie rozpływające się w ustach. Zaczynamy od jednej dużej cebuli, którą obieramy, kroimy i wrzucamy do dużej miski. Dwie ostre papryczki chili, kroimy i siup do miski. Trzy ząbki czosnku, obieramy, kroimy drobno i do miski. Z jednej cytryny wyciskamy sok, dolewamy pół szklanki octu jabłkowego, pół szklanki sosu sojowego jasnego, 1/3 szklanki mirinu, pół szklanki wina Shaoxing. Dodajemy 1 łyżeczkę czarnego pieprzu, 1 łyżeczkę słodkiej papryki, 1 łyżeczkę pieprzu syczuańskiego, dolewamy 1 szklankę coli i jeszcze 2 łyżeczki sosu ostrygowego. Mieszamy. Wyciągamy 1,5 kg żeberek wieprzowych i wkładamy do marynaty. Taplamy, przykrywamy i odstawiamy do lodówki na dobę. W międzyczasie kilka razy obracamy mięso. Następnego dnia szykujemy naczynie do zapiekania, wyciągamy zamarynowane mięso i czekamy, aż się ociepli. Przekładamy, zalewamy marynatą, przykrywamy i pieczemy pod przykryciem w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, grzanie góra i dół przez 1,5 godziny. Wyciągamy, obracamy i ponownie pieczemy pod przykryciem w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, grzanie góra i dół przez kolejne 1,5 godziny. Następnie odkrywamy i pieczemy już bez przykrycia w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, grzanie góra-dół przez godzinę. Właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę komentarz, łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.